Hejka kochani, z tej strony Ebba i dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać taki odcinek informacyjny, ponieważ mamy z dziewczynami klub i oczywiście dziewczyny są ze mną, jest Zari i Sylwii. No i właśnie założyłyśmy klub, a ten klub jest już w sumie dość stary, ale dzisiaj nasz klub przechodzi reset, jakby robimy go totalnie od początku i chcemy Was zaprosić do niego, więc najpierw parę informacji. Klub, na razie w klubie są 4 osoby razem ze Zarą. Ja jestem właścicielką klubu. Sylwii, Zara i Zali to są liderki, ponieważ postanowiłam, żeby były 3, bo tak postanowiłam. Okej, o klubie. Hej, witajcie w Sky Mustang Club. Razem z przyjaciółkami stworzyłyśmy ten klub. Jest on ujeżdżeniowy. Koń klubowy to Anglik i fryz trzeciej generacji. Maść dowolna. Mamy strój. Postać. Kapelusz oskarżonych z Halloween lub zwykły czarny kapelusz. Quiz 10 urodziny, marynarka do ujeżdżenia za 15 szlingów lub z quizu. Wyścigowe spodnie z obojętnie jakim paskiem, bo są z różnymi paskami, ale najlepiej z białym, ale jeżeli jak chcecie, to ok. Wyścigowe białe buty, wyścigowe białe rękawiczki, maska renifera z rogami, tylko na okres świąteczny, koń. Czarny ogłowie Jorwik, czarne klasyczne siodło do skoków przez przeszkody. Quiz 10 urodzin, duży czaprak. Quiz 10 urodzin owijki, rzeczy nieobowiązkowe. Ozdobne pióro na grzywę Canter Ellie, ozdobne pióro na ogon Canter Ellie. I strój wygląda w ten sposób. My jesteśmy akurat na Anglikach. Ogólnie, jeżeli ktoś od razu kupi cały strój i oba konie, chyba że będzie miał jeszcze konie, to na pewno zamiast od razu mieć członka, będzie miał wyższą rangę, ponieważ uważam, że taki też trzeba jakby docenić. No, będziemy nagradzać za takie coś, ale będziemy też jakby robić tak, że jeżeli ktoś przyjdzie na przykład na Arabię, bo my Araba nie mamy klubowego, na spotkanie, a ma oba konie, a na przykład będzie spotkanie na fryzie, bo będą i spotkania na Anglikach i na fryzach. Więc jeżeli ktoś przyjdzie na spotkanie na fryzie, a jak ma być na Angliku, to wiadomo, będzie to trochę nie tak. I na przykład znowu później przyjdzie na Angliku, jak miało być na fryzie, to już będzie obniżona ranga, ponieważ trzeba nagradzać i jakby karać, nie wiem jak to nazwać. I mamy zamiar Wam pokazać 2 układy klubowe, ponieważ przy układzie z fryzem ciutkę się różni. No i chcemy też Was serdecznie zaprosić, jeżeli ktoś chciałby, to ja już Wam mówię wszystkie informacje. Klub jest na serwerze Cookie Kingdom. Jest to polski serwer, więc gdyby ktoś się zastanawiał. Tak jak już mówiłam, koń klubowy to jest fryz i Anglik, maść jest obojętna i fryz lub Anglik muszą być trzeciej generacji, innych nie przyjmujemy. Musi być Star Rider. Star Rider jest konieczny, ponieważ chodzi o to, że będą najczęściej zebrania na ujeżdżalni, ponieważ jest to klub ujeżdżeniowy, gdzie tutaj mamy czworobok. No oczywiście, jeżeli będą dni otwarte stajni Jorwik, to pewnie będzie tam, bo tam również jest czworobok. Okej, więc zaprezentujemy Wam nasz układ. Okej, jeszcze Wam pokażę nasz strój klubowy. Strój klubowy wygląda w ten sposób. Te gwiazdki na ogłowie nie muszą być włączone, ale nieważne. Włosy oczywiście obojętnie, jakie to włosy mi nie przeszkadzają. Oczywiście nasz ogólnie klub jest bordowy, w sensie nasze kolory to jest bordowy i czarny, tak jak można zauważyć. No i właśnie biały, taki trzykolorowy, czyli czarny, biały, no ale w większości bordowy. Pióra nie są konieczne, ale najlepiej by było, gdyby były na pewno za to, kiedy ktoś od razu przyjedzie w całym stroju i nawet z piórami i nawet tymi rogami renifera, to po prostu ranga od razu pójdzie w górę. Więc przedstawimy Wasz nasz układ. Że zaczęłam bardzo nagrodzić, bo ktoś się postarał i na to wydał pieniądze. Nawet nie ważne, że miał to wcześniej, ale się postarał. No i trochę tego czasu poświęcił, by to ubrać, znaleźć. Okej, więc nasz układ wygląda w ten sposób, że ja stoję za Sylwii lub Zari, obojętnie. I po prostu będziemy stać w takim rządku. Jeżeli się nie zmieścimy, jeżeli będzie nas aż tak dużo, ale nie wiem, wątpię, to po prostu będziemy tam o tak zajeżdżać tak w bok. I prowadzą 2 dziewczyny, nie, czyli... Nie, po prostu ten. My wymyśliłyśmy z Zari, że po prostu nie na tym czworoboku, tylko po prostu na całej hali, bo też są literki i wszystko. Tak, więc... Że jeśli nie będzie... Mhm, więc albo... No na razie Wam pokażemy na czworoboku, bo jest nas 3, bo Zara nie może na razie grać. Więc zapraszam. Na razie
jeszcze. Ale... Nie mam mówić. Okej, więc start. Start. Tutaj ruszamy kłusem. Nie będzie tutaj żadnych szybkich trwałów ani bryków, bo to jest klub ujeżdżeniowy. Tutaj pomiędzy E a B zakręcamy koło, każdy w swoją stronę, na zewnątrz. I teraz jedziemy prosto. Ogólnie na początku było tak, że tutaj będziemy dalej kłusować, ale trochę zmieniłyśmy, ponieważ uważamy, że tak będzie lepiej. Tutaj już od razu na zakręcie, tylko na zakręcie, galopujemy. Na pierwszym zebraniu będzie nauka tego. Tak, ogólnie staram się, że postaram się, aby układ klubowy był na przynajmniej, jeżeli będą zebrania, nie wiem, dwa razy w tygodniu, to na przynajmniej jednym, tylko dlatego, żeby po prostu tego układu się nauczyć, bo to naprawdę super wygląda. Dziewczyny go wymyślały, tak samo jak strój, i nasz ogólnie klub przechodził reset, bo to był totalnie klub wyścigowy, gdyby ktoś się tak zastanawiał. I on w ogóle nie istniał, nikt się nim nie zajmował, po prostu to była grupka, na której albo po prostu graliśmy, albo rozmawialiśmy. Tak. Teraz to już będzie klub. Teraz to już będzie klub taki prawdziwy, z członkami, z układem, ze wszystkim. Więc teraz wam pokażę, jak to wygląda na kamerce, tylko muszę ją znaleźć, nieważne. Okej, więc teraz dziewczyny wam pokażą układ z góry, więc start. Jedziemy prawie, że równo. No, równo jedziecie. Teraz trochę Sylwii wyprzedza, ale nieważne. Bo też każdy ma inny poziom, też konia i... Fajnie to kółko to wygląda, a jeszcze jak tu będzie tak dużo ludzi, to w ogóle to będzie super wyglądać. No. A jak wy tam będziecie, to już w ogóle będzie super, więc ja was serdecznie zapraszam. Ogólnie zebrania czasami będą w piątek, czasami w środę. Nie gadaj, tylko dać kupić. Dobra. No. I teraz mamy już fajny klub z układem, ze strojem i szukamy tylko członków. Ej, fajnie to wygląda z kamerą w góry, jak tak robimy ten układ. To wygląda mega fajnie. Straszny kaszel. To wygląda mega fajnie. Proszę, ale mam straszny kaszel. I tutaj taka łebka jest, że tak można powiedzieć. Tak szczerze, ten układ wygląda super z góry. No i jak to sobie, jak to sobie na koniec, bo... No. A teraz pokażemy układ na fryzie. Tak, i na fryzie również będzie z góry. Na fryzach strój się niczym nie różni, również trzeba pióra mieć, wszystko tak samo. Układ na fryzach jest inny i się różni, więc od razu mówię. Ogólnie oba konie najlepiej trzeba mieć, ale jeżeli ktoś, nie wiem, nie stać go, bo miał albo sprzedał konia i po prostu nie podoba mu się taki koń, dany koń, to nie zmuszam, ale najlepiej, żeby były oba konie, bo będą zebrania i na tym, a jeżeli ktoś nie będzie miał jednego konia, nie będzie mógł uczestniczyć na zebraniach, będzie miał niższą rangę. To już akurat nie moja sprawa, ale dobra. Nawet jak ktoś ma podobnego do Anglika, bo ma starszej generacji, jak ma, to jest źle, czy nie? To znaczy, jeżeli naprawdę ktoś, komuś się tak bardzo nie podobają, nie będzie na to wydawał pieniędzy, a ma starszej generacji, to przeżyjemy, ale wolałabym nie, ponieważ klub jest nowy i chciałabym, aby bardziej tutaj był klub, bardziej szedł w tą lepszą stronę. To znaczy, ja nie mówię, że starsze konie są gorsze, bo ja na przykład bardzo lubię starsze konie, ale chcę, żeby ten klub był taki, wiecie, dobrze zaawansowany w nowsze konie i w nowsze ciuchy i to wszystko. Chciałam wziąć na konia, siedząc na konie. Aha. Okej, okay, jeszcze tak a propos muzyki, muzyka również klubowa jest. Jest to tutaj, gdy mamy spotkania na ujeżdżalni. Mamy trzy to, więc klikamy ostatnie, czyli folk avant. I już tak, to jest nasza muzyka klubowa. Okej, więc pokażemy wam układ na fryzach. Na fryzach układ prawie niczym się nie różni, ale się tak czek różni.
Bardzo. Okej, więc to jest nasz układ na fryzach. Start. W naszym klubie trzeba uważać na to, żeby nie wjeżdżać w zad innego konia, więc nawet jeżeli to trzeba dosłownie na dwa kroczki przejść do stępa, bo to nie wygląda najlepiej, a jak przejdziemy do stępa na dwa kroczki, to będzie lepiej. Tutaj się zatrzymujemy i klikamy spację na fryzie. O Jezu, ktoś mi nie chciał się kliknąć. I to się tylko mówi. Tak. Skoro Pryzma tą animację, to postanowiłyśmy to wykorzystać. Tak, ponieważ uważamy, że to naprawdę fajnie wygląda i jeszcze oczywiście wam pokażemy to z góry. A jeżeli chcielibyście jakieś inne propozycje dla naszego klubu, nie wiem, na przykład na jakieś propozycje, gdzie mogą być jeszcze zebrania, co możemy robić na zebraniach, to ja jestem bardzo otwarta na różne wszelkie pomysły, więc możecie pisać i oczywiście piszcie, jeżeli chcecie do klubu, to byłoby super. Ogólnie dziewczyny wymyśliły ten układ, dlatego że i dlatego one teraz prowadzą jakby układ i one raczej będą układ prowadzić, chyba że nie wiem, no, któryś z nich nie będzie, to oczywiście będzie zastąpiona kimś innym, ale staramy się, aby byłyśmy wszystkie, żebyśmy były wszystkie na zebraniach i dziewczyny prowadzą, one go wymyśliły. A chyba, że ktoś jest na przykład gdzieś, nie ma warunków do grania, albo gdzieś pojechał, no nie ma jak grać. To oczywiście będzie zastąpiony. Okej, więc teraz pokażę wam z kamerki. Okej, jeszcze chciałabym wam tak dopowiedzieć, to będzie wszystko w zasadach. Starajcie się zgłaszać nieobecności. Na przykład wiecie, że okej, wyjeżdżam, nie będzie mnie ten i ten dzień. Dobra, napiszę taką krótką wiadomość, na przykład nie będę na zebraniu w piątek o godzinie 15 i koniec. I tyle wystarczy, jest już usprawiedliwiony. Za trzy nieobecności jest obniżona ranga, za trzy nieusprawiedliwione nieobecności, bo jeżeli jakaś osoba będzie pisała, że nie może, bo gdzieś wyjechała, bo nie ma warunków, to oczywiście nie obniżymy jej rangi. Okej, więc pokażę wam z kamerki. A chyba, że ktoś jest, a nie zgłosił. Ustaw się. A, to bo ja mam... A co jeszcze pokazujemy? Albo z kamerą. No bo z góry ona pokazuje. No. A, dobra. Tak, dawaj. Czekaj. Tak, dawaj, jedź. No jedź. Jedź, no jedź. No. Sylwii trochę za wolno, ale dobra, już nieważne, nie przyspieszaj. Co? Ja cię wyciszam. Ale to super wygląda, ta kółka są po prostu super. No, ogólnie mi się układ podoba. Ja kiedyś stworzyłam układ, to była jakaś porażka. Nieważne. To również był układ wtedy do Sky Mustangs Club, ponieważ Sky Mustangs Club to jest stary klub. On był założony w 2021. No i również to też nie jest taki klub, który od razu w ogóle był super, tak jak na przykład Invisible Hurricanes. Możecie ten klub kojarzyć. I jeżeli nie wiecie, właściciel, bo to jest właściciel, to jest chłopak, tego klubu nawet nie subskrybuje, więc zobaczcie sobie ten klub, serio, szczerze, super jest. Okej, więc na koniec filmu jeszcze takie szybkie podsumowanie, że serwer jest na serwerze, co ja widziałam, serwer jest na serwerze, klub jest na serwerze Cookie Kingdom, to jest polski serwer, więc bez problemu będziecie mogli na niego wejść. Mamy trzy liderki, jedną właścicielkę, czyli mnie. Mamy strój, koń to Anglik i fryz trzeciej generacji, maść dowolna, mamy strój oczywiście,
Kapelusz oskarżonych z Halloween lub zwykły czarny kapelusz, marynarkę do ujeżdżenia, wyścigowe spodnie, wyścigowe rękawiczki, buty, maska renifera, oczywiście nie obowiązkowa, bo to tylko na święta, czarny ogłowy jorwik, czarne klasy na siodło do skoków przez przeszkody, duży czaprak, owiki, rzeczy nieobowiązkowe, ozdobne pióro na grzywę Canter Ellie, ozdobne pióro na ogon Canter Ellie. Tak wygląda nasz strój, na Angliku możecie sobie zobaczyć na początku filmu. Więc jeszcze tak. Nie mam coś jeszcze mówić. Aha. Za trzy nieobecności nieusprawiedliwione jest obniżana ranga o 1 lub 2, zależy. A kto ma pierwszą rangę? Co? A ty masz pierwszą rangę? Nie, ja od razu daję członka. A członka można obniżyć, bo najmniejsza to jest chyba nowicjusz. Zobaczę. Najniższe to jest nowicjuszka, później jest tajemna, członek, stażysta, doświadczony, jeździec, mistrz, instruktor, lider, no i jestem ja właścicielka, ale właściwie nie mogę nikomu dać. Jeżeli ktoś od razu przyjedzie na koniu klubowym, nie spóźni się, będzie zebranie na Anglikach i przyjedzie na Angliku, w ogóle cały strój będzie miał włącznie z rzeczami nieobowiązkowymi, jeżeli to będzie jeszcze jakby podczas świąt w starstwie, że będzie miał rogi renifera, to naprawdę ja mu od razu podwyższam rangę. To nie będzie tak, że o, później, później, tylko od razu, bo to jest mega fajne. Więc... A to daje rangę, mówię. Ranga, no to że, że ja jestem właścicielka, ty jesteś liderka i w ogóle. Że jesteś coraz młodszy. Więc bo... Okej, kochani, więc to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Piszcie w komentarzach, kto chce do klubu. I musi być serwer Cook Kingdom i piszcie nazwę i kiedy mamy się spotkać. To ja się postaram, więc to na tyle, pa pa!